Jeden człowiek odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Aha, jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Kochani, udało się. Udało się, chociaż nie było łatwo. Była przeprawa z uruchomieniem Gothica, z nagrywaniem Gothica. Prawdopodobnie to nie jest do końca dobrze zrobione jeszcze, ale będę jeszcze nad tym pracować. W każdym razie nie mogłem się już doczekać, żeby zacząć to nagrywać. I poza tym są tutaj ludzie, którzy czekali na tę serię, także nie chciałem pozwolić wam już dłużej czekać. To co? Zaczynamy. To będzie długa przeprawa, nie? To na pewno. A jutro wjeżdża The Quarry. Horror. Też pierwszy odcinek, ale nie o tym teraz. O jakim nowym zagrożeniu mówisz, Xardasie? Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Łopanie. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Okej. Okay. No, te filmy zostawiają sporo do życzenia, musisz co? Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Ale trzeba tej grze to wybaczyć, bo ma parę dziesiąt lat. Mamy na to wystarczająco dużo czasu. Śniący został wygnany. Wygnany? Z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Oho. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy
Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie! I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki? Tak, nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Okej. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Spoko. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Koniecznie. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. O. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko Inosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. O, wow. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie Oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Kurde, ale się cieszę. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. Wyruszę w drogę najszybciej, jak tylko się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia, mam mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Jest klimacik, co? Moje. 25 expa. Okej, okay, siadło. Mamy tabliczkę. Co tu jeszcze znajdziemy? Jest jakaś miksturka. Stół runiczny, na razie niepotrzebny. Oczywiście robimy maga, nie? Tak jak w dwóch pozostałych częściach, które już ograliśmy. Jest laga, to będzie nasza pierwsza broń. Pyk. Tutaj jest przełącznik. Otwiera się krata. Tutaj jest jakaś mikstura. Jakieś zwoje, spoko. Kula ognia, leczenie lekkich ran. Fantastycznie. Hej, ty! No i co? O. Co możesz mi powiedzieć o tej kamiennej tablicy? Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. Do niczego mi się nie przyda. No dzięki. Jakiś dziwny ten dialog był, nie? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Mówiłem ci już. Niedaleko miasta Korinis.
Odbudowałem tutaj moją wieżę. Przecież nie minął miesiąc, odkąd widzieliśmy się w Górniczej Dolinie. Słudzy, których wezwałem do budowy mojej wieży, uwinęli się bardzo sprawnie. Trudno zaprzeczyć. Dobra. Zostawmy na razie Xardasa. O. Pyk. Kolejny exp. Super. Jest już pierwsza stuwa, nie? Góra, dół, góra, dół. Chodźmy na górę na razie. Tu też jakieś fanty są, jakieś pulpity na pewno. Regały na książki, tak jak jest to tutaj nazwane. Ale dawno nie grałem w Gothica 2, masakra. To tu mamy, regał na książki. To za daleko. Podejdę bliżej, nie ma problemu. Łowy i zwierzyna. Spoko. Tutaj mamy łowy i zwierzyna. To są konkretne typy przeciwników, nie? Mikstury powodujące stałe zmiany i ich składniki. A tu wyspa. Jakieś informacje na temat świata przedstawionego. Sztuka walki. Sztylet. Sztylet. No to badziewie, nie? Światło. Spoko. Światło okej. Jest tu posąg Beliara. Możemy sobie zapisać i możemy się do niego pomodlić. Złożymy jeden punkt trafień. 8 obrażenia. I co, dostaliśmy złoto? Jest 25. Ciężko powiedzieć. Na pewno straciliśmy punkt zdrowia. Na stałe. Dobra, teraz zejdźmy na te niższe piętro. Na parter. Ojej, no jaki zawijas, co? Co tu mamy? Pochodnia, woda, pochodnia, woda. Menzurka, pochodnia. Jakieś złoto, jakieś zwoje. Sporo roślinek, wszystko biorę. Tu pieniążek, pamiętałem o tym w ogóle. Tutaj też jakieś monetki. Mamy 30 sztuk złota. I teraz przydałoby się przejść na górę i zrzemnąć. Ale dobra. Opuszczamy wieżę Xardasa. Hop. Hop. Okej, spoko. Nagrywam to w 100 klatkach. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na nagraniu. Z tego, co widzę na podglądzie od OBS-a, wszystko jest w porządku, ale... coś mi się nie zgadzało przy pierwszej próbie, jak sobie patrzyłem, jak to będzie wyglądać. Dobra, ruszamy przed siebie. Zobaczymy, jakie niebezpieczeństwa będą tu na nas czyhać. Dżin, sztylet, owca. W sumie? A, dobra. Dobra, pierwszy przeciwnik pokonany. Tu mamy goblina. Zapraszam. Weszło nawet z krytykiem chyba. Spoko. A tu za drzewem jest ukryty łuk i strzały, tak? Jeszcze jakieś zwoje. Spoko. Wszelkiego rodzaju suweniry są mile widziane. W tym momencie jak najbardziej. Ognista strzała, super. Wymagana mana 5. Mamy 6 strzał. Na jakiego przeciwnika teraz trafimy? To goblin. Zapraszam. Połomot.
on trafił mnie. Ale dobra. Już jesteśmy do przodu w tym temacie. Może bym się jednak podleczył troszkę. Zjem dwa grzybki. Co następne? Są gobliny. Sztuk 3. O kurde. Zbiegły się wszystkie razem. Będę w stanie wyciągnąć jednego? Raczej nie, nie? To wiecie co, może sobie zapiszę. No i dobra, walczmy. O jeny. Nic z tego. To jest pora użyć łuku. Może w tego. No fatalnie. Dobra. No co jest? Dobra. Jakie skarby nam tu zostawiły gobliny? Szkoda, że nie strzały, nie? O niestety, żadnych strzał. Okej. Laga, złoto. Wszystko jak najbardziej przydatne tutaj. No i co? Kto będzie naszym kolejnym przeciwnikiem? Tam są polne bestie. Kurde, no nie chcę dwóch, no. O, idzie jedna. Super. O, bezi. O kurwa. Tego się nie spodziewałem. Dobra, zostało w tyle. Sorry, sorry. I esencje, szkoda czasu. I wjeżdżamy po robala. Ty tam, chrząszczyk, chodź no tu. A frontalny atak nie powinien być mocniejszy troszkę? No widocznie nie. Albo tak się wylosowało kiepsko. Okej. Tu nic więcej nie ma. Możemy przejść do następnego korytarza. No nie ma następnego korytarza. I tym sposobem docieramy do wąwozu za wieżą. Do kotliny, tak? Jak się to nazywa? Kotlina, dolina. Mniejsza z tym. Troszkę się podleczę. Zbieramy roślinki, będą nam później potrzebne. Tu jakieś fajne zwoje. Słyszę wilki. Co na nas tutaj czeka? Jest tutaj nasz kolejny koleżka. Siemano. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Co jest, nieudaczniku? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w górniczej dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Fajnie, że zadałeś sobie trudu, żeby to sprawdzić. Co się stało?
Po upadku Śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Ojej, jak ja nie lubię Lestera, masakra. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie zioła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Co? Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni Śniącego. Jest po naszej stronie. Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Idąc w dół tamtej drogi, dojdziesz do farmy. Za nią leży miasto. Tylko uważaj na siebie. W pobliżu czają się groźniejsze rzeczy niż wilki i szczury. Jest tu sporo goblinów i bandytów. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Najchętniej bym go rozciukał już tutaj teraz, nie? Niestety nie będzie nam to dane. Okej, rozmowa odhaczona. Zapis. No i z czym my się tu zmierzymy? Są wilki. Są zajęte żarciem. Kurde. Nie. Nie tak. To może by tak spróbować ognistą strzałę. Bach. Bach. Spoko. Nadal nie mam żadnych strzał. Jest jeden komar, ale myślę, że sobie z nim poradzimy, co? Kurde. Muszę się wbijać w ich timing bardziej. Dobra, mamy poziom. Nie było co prawda żadnego dźwięku.
No, smuteczek wielki. Niebieski bez. Jak lekarstwo. Tu będą szczury. Młody, olbrzymi szczur. One mają 10 zdrowia, bez jaj. Laga nam posłuży tutaj świetnie. Dobra, jeden. Dobra. Frontalnymi trzeba tutaj walczyć. Przynajmniej na razie. Chodź, 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 chodź. Okej. Co tu mamy? Skórzany mieszek, ziele lecznicze, ciemny grzyb. Jest kolejna mysza. Bum! To był strzał, co? Niezły. Zardzewiały krótki miecz. Ej, fajny. Broń jednoręczna. Obrażenia 30. Ale potrzebne 30 siły. To brakuje nam 20, tak? Tak. Do ogarnięcia. Myślę, że przyda nam się taki buścik. I będzie trzeba jeszcze... Kurczę, co ja ten? Będzie trzeba jeszcze podnieść troszkę broń jednoręczną na ten moment. Okej, okay, jakieś mięsko, jakieś takie gadżety. Sympatycznie. W tej kotlinie jest całkiem dużo potworków. Myślę, że sobie ją obejdziemy. Tylko wypadałoby otworzyć mieszek, bo czemu nie? Jest 50. Spoko. Ognista strzała. Mamy dwie sztuki jeszcze. Lester. Ale bym ci przylutował. Młody wilk. Trochę daleko, nie? Tu kolejny młody wilk. Pyk. Pyk. Super. Surowe mięso. Tu są jakieś roślinki. Jest tego sporo. Tu wilk. Skórzany mieszek. Super. O kurde. Okej. Nie było najgorzej chyba, co? No to jest raczej wszystko tutaj. Myślę, że możemy sobie stworzyć zapis i udać się dalej. Na następny poziom potrzebujemy 1000 punktów doświadczenia, całkiem sporo. Ale tutaj tego doświadczenia nam nie zabraknie. Ale dawno nie grałem w Gothica, wiem, że już to mówiłem, ale kurczę. W Gothica 2, jeszcze Noc Kruka. Chociaż ja chyba wolę klasycznego Gothica, a wy? Piszcie w komentarzach. Ciężko mi powiedzieć. Ciemne grzyby. Nie widziałem ich wcześniej. Ale co się odwlecze. Dobra, co mamy tutaj? Wychodzimy stąd. Idziemy na spotkanie z kolejnym znajomym. Tu oczywiście nie ma żadnej zagadki, nie? Żadnego suspensu, nie ma sensu budować, oczywiście. Wszyscy dobrze Gothica znają. O kurde. Nie chciałbym powtarzać tej walki. Dostał gałęzi. Surowe mięsko. Tu są kolejne rośliny. Teraz tak, tutaj nie ma nic, ale tutaj chyba coś będzie, nie? Jeśli mnie pamięć nie myli, coś tutaj jest, oczywiście. Seraphis. Jedna bestia mniej. Jakieś zwoje? Jest tutaj coś, tak, zgadza się. Ojeny, ojeny, jeny, co tu się stało? Czemu to tak szarpie?
Mniejsza z tym. Tu mamy jakiś grzyb. Tu akurat nie ma nic, jest kolejny niebieski bez. Ziele lecznicze. Spoko. Kufer, mikstura złoto, sztylet. Jakieś lagi, zardzewiały topór. Broń dwuręczna. Kurczę, a może w broń dwuręczną pójść? Właściwie to czemu nie? Więcej krytyków, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, mamy tu kawalorna. Jakieś kłopoty? Ja do diabła nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w górniczej dolinie. Tak było. A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Aha. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z górniczej doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Nie słuchaj go, to pajac. Chcesz z nim porozmawiać? Masz na sobie interesujący pancerz. Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa, on reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Miło. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Lepiej. Mówię o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Teraz tak. Do tego kuferka włożę sobie złoto. Idziemy pogadać z bandytami. Czy tu w krzakach znajdę jakieś roślinki? Chyba nie. Mógłbym się podleczyć w każdym razie. Moczy korzeń, premia do siły. Tutaj zębate ziele oczywiście przyspiesza. Goblinie jagody, leśna jagoda. Roślina lecznicza. Jak stoimy ze zdrowiem? No mogę zjeść jeden korzeń. Nie powinienem oczywiście jeść tych roślinek, nie? Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? To fatalnie. Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Gorzej być nie może. Tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź za mną. Komu tak bardzo na mnie zależy? Połowa Korinis się za tobą gania. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym zielonego pojęcia.
Rozumiem. Nie chcesz o tym gadać, co? W porządku, twoja sprawa. To jak? Idziesz czy nie? Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. On wyjaśni ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No więc jak? Idziemy? Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wiesz, zaczynasz mnie już męczyć. Jeśli nie chcesz pomocy, to idź do miasta. Niech cię zapuszkują. Albo natychmiast ze mną pójdziesz, albo zejdź mi z oczu. Łapiesz? Dobra. No dobra, chodź za mną. Jaskinia jest niedaleko. Nie pamiętam, czy mam za nim pójść, czy nie, ale widzę, że jest wrogi. Skoro jest wrogi, to wracamy. To igrałeś się. O cholera. To wracamy do Kavalorna. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Zostałeś obrabowany. Ta, ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. Ła. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. To kto tu jest tchórzem, jak nie chcesz iść bez wsparcia? Mogę ci pomóc z tymi bandytami. Mogę ci pomóc. Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Dawaj broń. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie. Wezmę je. Co za pytanie. Chodźmy. Dobra. Tylko mnie osłaniaj. Jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Chodźmy. Już ta laga jest mi niepotrzebna. Mamy nóż na wilki. Kurde, on jest dobry, nie? Tylko jest strasznie króciutki. Ej, czekaj. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Ale żeś mu dokopał, chłopie. Biedaku, nawet złota nie masz. Chodźmy dalej. Zaopiekuję się twoją bronią. To nie tam. O, jest. Ty, chłopie. Brawo. No. Dobra, wchodzimy. Och, jeny, jeny. Nie powinieneś tu przychodzić! Zasłużyłeś sobie na to... Dobra, kradniemy. Szybko, szybko, szybko. Mamy wszystko. No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta, a później... nie wiem tylko, jak mam zdążyć. Aha. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. Spoko. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A i jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. No, super. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda?
kompletnie. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Nie no, nic z tych rzeczy. Są strzały, super. Ciemny grzyb. Czy tu coś jeszcze będzie? Ciemny grzyb. I tylko to, tak? Tak. Okej. Fajnie, przemieszczamy się dalej. W kierunku miasta. Widzę tam młody wilk. Sprawdźmy, jaki jest bez jego snajper. Ej, dobrze. Jedyne 3 strzały. Mięsko, jakieś kwiatki. Super, to są kolejne rośliny. A tu są kolejne rośliny. Posąg Innosa. O kurde. Ej, Innos, ja nie chodzę na podziękowania. Nawet dzisiaj w pracy tak mówiłem. Mamy krwiopijce. O. Wal bez i wal. Zostało 5 strzałek. 5 strzałek, a wilki 2. Mógłbym je zostawić tutaj i poczekać, aż będę umiał oprawiać zwierzęta ze skóry, ale... Brawo. No niech będzie, niech będzie. Zbliżamy się do farmy. Hej, wędrowcze! Tak? Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu. Dlaczego? Wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Z kawalornem. Mała Innosowi, proszę, przyjmij ten skromny dar. Opowiem o tym pozostałym. Okej. Podróżuję do miasta. Przy twoim wyglądzie będziesz musiał przekupić strażników, jeśli chcesz, żeby cię wpuścili. Musisz wiedzieć, co chcą usłyszeć. A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz się dostać do kowala. Chociaż to raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na chłopa. Rozumiem. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lobarta. Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Gdzie znajdę Lobarta? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego własność. No jasne. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego podwórka. Dzięki. O.
kurde. Ale masz, chłopie, kowadło w łapie. Zbieramy rzepki. No tak, w ten sposób to jest dużo przyjemniejsze, nie? Tyle. Idziemy do wino. Dać wino. Który tutaj to wino? Farmer. Farmer. A wino jest tutaj, okej. Jak idzie praca? Jak zwykle. Roboty coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Jak źle pójdzie, to jutro napadną nas orkowie i spalą naszą farmę. Królewscy paladyni zajęli niemal całe miasto. Ale jakoś wątpię, żeby chciało im się ruszyć tyłki i ochronić nas przed orkami. Ruszam w stronę miasta. I? Czy możesz mi powiedzieć coś ciekawego na temat miasta? Nie, ale Malet zagląda tam od czasu do czasu. Może on coś wie, to znaczy coś, co by cię zainteresowało. Jakieś ciekawe nowiny? Przysiągłbym, żem 2 dni temu widział orka na skraju lasu. Od tego czasu, podczas snu, staram się mieć choć jedno oko otwarte. Super. Czyli najpierw musimy pogadać z Lobartem, okej. Lobart. Czołem. Ej, ty! Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? Jestem za farmerami. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. No nie. Co tu się dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy. Kawałek po kawałku rozkradając nasz dobytek. Jeśli tak dalej, niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. No dobra, szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu, albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Mogę ci zapłacić, albo jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak jeśli zgodzisz się dla mnie pracować, sprzedam ci je po niższej cenie. Na twoim miejscu wziąłbym ubranie. Trzeba zebrać rzepę z tego małego poletka przy stodole. W porządku. Więc pośpiesz się, zanim zmienię zdanie. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota. Albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? Dobrze. Obniżę cenę o 10 monet. Spoko. Z kim tutaj mamy przyjemność? Hilda! Hej! Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej patelni. Możesz mi dać coś do jedzenia? Jutro możesz wrócić po więcej. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, słyszysz? Okej, 2 dyszki przytulone. Spoko. Teraz, gdzie jest wino? Wino. Mogę ci jakoś pomóc?
Znasz się na pracy w polu? A na czym tu się znać? W takim razie już ci chyba podziękuję. Jeśli chcesz się zatrudnić u Lobarda, jako zwykły robotnik, to ostrzegam. Ludziom takim jak ty płaci naprawdę marnie. Obiecał, że sprzeda mi tanio czyste ubranie, jeśli pomogę na farmie. Nie mam dla ciebie pracy, ale możesz przynieść mnie i chłopakom coś do picia. Przynieś no flaszkę wina, a powiem Lobartowi, żeś się świetnie spisał. Trzymaj. Oto... Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. A kogóż to obchodzi? Tak czy inaczej, dzięki. Na zdrowie. Staram się, by Lobart usłyszał o tobie same dobre rzeczy. No i fajnie. Tu mamy Grega, trzymamy się od niego z dala na razie. Teraz, tam jest Kantar. A tu jest Rdest Polny, spoko. Zagadamy sobie z tym Kantarem, nie? To jakiś zwój leży, zwróćcie uwagę. A co tu jest? Grabie. Elegancko. Kantar. Hej, ty. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? Może. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Może. Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Słucham. Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta. Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Glade. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba, a strażnicy nie będą cię niepokoić. Mhm. Zainteresowany? No jasne. Musi być w tym jakiś haczyk. Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz mi tylko winien przysługę. Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten Glade. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? Jasne. Masz. Uważaj na niego. Jest bardzo cenny. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o złamaniu danego słowa. Jako kupiec mam spore wpływy w mieście. Nie skończyłoby się to dla ciebie za dobrze. Wierz mi. No, to prawda. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. Bierzemy patelnię. Amulet duchowej siły. No to nie. On ma rzepę, co? Nie, no tutaj w sumie nic nam nie jest potrzebne. Jakoś bardzo. O, spoko. Fajny mieczyk. Pyk. W takim razie lepiej nam będzie podnieść zręczność. Maczuga z kolcami. Fajna, bo długa. Zaraz sobie ją zarzucę. Te sztylety nam niepotrzebne do niczego. Krótki łuk też nie. On ma strzały? Nie ma. Zardzewiały topór? Też nie w takim razie. No i okej. Wygląda to dobrze. Mamy pas siły. To zwierzyk Sardasa, nie? Muszę iść. Jak sobie chcesz. Fajnie. Pas siły. Nóż na wilki. On ma premię do walki bronią jednoręczną. Jak to się przekłada? Zielony 13%. Jest jakaś różnica? Jest różnica w krytyku oczywiście, nie? Ale w posługiwaniu się bronią nie ma żadnej. Okej. Dobra, patelnia, rzepy, wino, wszystko tutaj jest zrobione. Wracamy jeszcze do Hildy. Odmelduję się z tą patelnią. Może się zrzemnę trochę, co?
Odpoczywaj do rana. Pyk. Hilda. Masz czelność się tutaj pokazywać? Gdzie są moje pieniądze, hultaju? Przepraszam, że zajęło mi to tyle czasu. Oto twoja patelnia. O. Daj ją tutaj wreszcie. Coś niebywałego. Nie znałem chyba tego dialogu. I mniej ekspa przez to dostaliśmy chyba, co? Lobart. Hej, ty! Masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie, ale zapytaj moją żonę. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłacisz. Ile chcesz za te ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie. Aha. Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A to już o czymś świadczy. Nieczęsto zdarza mu się chwalić pracowników. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 30 sztuk złota. Cena nie zmaleje. Dawaj. W moim domu stoi kufer, w którym zamknięte są czyste ubrania. Żeby tylko ci nie przyszło do głowy wziąć sobie coś jeszcze. Spoko. Skąd taki pomysł? Dobra. Mamy zbroję dla Grega. Jakieś pierdoły. Możemy teraz z Gregiem zamienić parę słów. Psst. Hej, ty. Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Dobra, co chcesz? Dorobić sobie trochę na boku, co? No. Skończ z tym bełkotem, mów czego chcesz. Widzisz? Dokładnie o to mi chodzi. Nie wystarczą miłe słowa, by cię przekonać. Od razu wiedziałem, że targi z tobą nie będą łatwe. Tak przedsiębiorczy człowiek jak ty na pewno byłby zainteresowany pogrubieniem swojej sakiewki. Ale lejesz wodę. Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek w Straży Miejskiej? Co? Jeśli chodzi o strażników... Masz jakiś pomysł? Powinni cię wpuścić, jeśli założysz ten strój rolnika. Tego mi właśnie trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. Doskonale. Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. I kto wie? Mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się! A i my niebawem się spotkamy. A tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska!